robi wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tamten chłopak. Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej, okej. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z T-Bag. Zaraz, z kim? Netrunnerka z mojej ekipy. Zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi, na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze? To spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego, F. Spokojnie. T-Bag jest dyskretna i profesjonalna. Możesz jej zaufać. Zaufać? Kurwa. Judy, proszę. Nigdy nie naraziłabym cię na niebezpieczeństwo. Przecież wiesz. Okej, dzwoń do tej T-Bag i wjeżdżamy w ten braindance. Cześć, Vi. Co tam? Hej. Słuchaj, mam tu materiał z Compeki Plaza. To braindance. Compeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Jestem tu z Evelyn i Judy. Są w porządku. Pomagają mi z ogarnięciem tego materiału. Mhm. Dobra, mów, o co chodzi. Potrzebuję twojej pomocy. Nie wiem, na co zwracać uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę cię po tym braindance'ie. Podpinam się do twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie właśnie... teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej, jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I... jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy. Vi, musimy się dowiedzieć, gdzie Yorinobu trzyma relik. Oglądaj uważnie. Jesteś tylko kawałem mięsa do wzięcia. Evelyn. Ona. Poczułem jej przerażenie. O, ale błyskawicznie się opanowała. Nie. Oni mi za to zetnął głowę. To zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgość się, proszę. Zaraz to skończę. Musisz podsłuchać tę rozmowę, Vi. Tam może być coś ważnego. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego słuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odkrytym... Przyjąłem do wiadomości. Słyszałeś? Gdzieś tutaj jest dokumentacja dotycząca reliku. Rozejrzyj się. Słyszę coś. To dźwięk wentylatorów i systemów chłodzenia. Chyba serwer. Jednostka sterująca urządzeniami w apartamencie.
Powiedziałem. Nie. Oni... System alarmowy. Najnowszy firmware, ale ptaszki ćwierkają w BBS-ie, że ta wersja jest dziurawa jak sito. Wygeneruję klucze i podrobię ich sygnaturę. Cholera, kamery. Wbudowane czujniki ruchu, reakcja na sygnatury termiczne, system IFF. Dasz sobie z tym radę? Tak, jeśli tylko dostanę się do ich wewnętrznej sieci. Zginiesz w słusznej sprawie. Ale ja... Rozgłoś się, proszę. Zaraz to skończę. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Program jest wciąż w fazie testów. Ta technologia w obecnej postaci nie przyjmie się na rynku. Wkrótce się przekonamy. Proszę porozmawiać ze swoim ojcem. On temu projektowi poświęca szczególną uwagę i na pewno będzie w stanie wytłumaczyć ryzyko, jakie... Mój ojciec to pozbawiony jakiejkolwiek wizji starzec, któremu się wydaje, że jest wieczny, a wszystko wokół niego niezmienne. Ja nie powinienem nawet tego... posłuchać. Ale posłuchasz jeszcze tego. Saburo jest oderwanym od rzeczywistości despotą, zawieszonym w jakichś skostniałych wyobrażeniach o świecie, którego już nie ma. Którego może nigdy nie było. Nie dogadaliśmy się przez 20 lat. Nie dogadamy się i teraz. Proszę przynajmniej zapoznać się z dokumentacją i dopilnować, by relik był przechowywany w odpowiedniu... Przyjąłem do wiadomości. Przepraszam, że musiałeś czekać. Interes, jak zwykle. Na szczęście jeszcze nie zaczęłam się nudzić. Wszystko w porządku? Wyglądasz na zdenerwowanego. Za chwilę nie przejdzie. Popracuję nad tym. Pod jednym warunkiem. Ty też chcesz mi stawiać żądania? Tylko jedno.
Skup się. Wieżyczki automatyczne. Najnowszy model skanerów. Jednostka centralna podłączona do ich systemu. Możesz je wyłączyć? Z zewnątrz nie będę miała szans. Muszę najpierw sprawdzić, w jaki sposób są podłączone do systemu. Wszystkie ich systemy bezpieczeństwa podłączone są do wewnętrznej sieci hotelu. Musimy zdobyć Flatheada, inaczej nie wyłączymy tych systemów. Bez niego się nie obejdzie. Nie ma szans. A przynajmniej ja nie mam lepszego pomysłu. Na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Zostały nam jakieś dropsy? Słodzi, nie mam co... Na mnie. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Za miło, ale chodź już. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Naładowany, zabezpieczony. Dobrze wiedzieć, nie zapomnijcie o tej sprugie w trakcie skoku. Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Masz mało, ale myślę, co tylko jedno. Skup się. Na mnie.
Zostały nam jakieś drobne. Ostatnio było po nich fajnie. Szafka, przy... Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Zaraz... Szafka, przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę. Bardzo miło, ale chodź już. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Według tych instrukcji relik musi być przechowywany w specjalnym kontenerze termicznym. Chodzi o utrzymanie stałej niskiej temperatury. Czyli co? Nie wyciągać go z lodówki? Lepiej nie. Moglibyście go uszkodzić. Włącz w edytorze wykrywanie warstw termalnych. To powinno ułatwić znalezienie miejsca, gdzie Yorinobu trzyma relik. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba.
Klimatyzacja. Standardowy model na wyposażeniu hoteli tej klasy. Temperatura zgadza się z wytycznymi dokumentacji, ale ukrycie biochipu w takim miejscu nie wchodzi w grę. Za duże ryzyko uszkodzenia i wahań temperatury. Saburo jest oderwanym przeciwnikiem od zaczątek historii. No, no. Donagis. Być może pan Arasaka ma powód do świętowania. Naprawdę myślisz, że relik mógłby być tutaj przechowywany? Za niska temperatura, za duże ryzyko wahań. To zwykła kuchenna chłodziarka w zabudowie. Poziom temperatury nie zgadza się z wytycznymi. Tu nic nie znajdziesz. No, my z nią... Wzydziałam z łodyżą. Mamy sygnaturę termalną, która pasuje do specyfikacji z dokumentów. Czyli tutaj Yorinobu musi trzymać kontener. Mamy to. Dobra robota. Chyba mamy już wszystko. Wychodź z edytora. Idź na co więc do powiego lądka. Skup się na... Zostały nam jakieś dropsy? Ostatnio było po nich fajnie. Szafka przy łóżku. Mam pomysł. Zaraz do ciebie dołączę.
Bardzo miło, ale chodź już. Sekundkę. Szukam czegoś odpowiedniego. Czuję, że ci się spodoba. Tak. Brakowało mi tego. Ciebie. Wiem. Masz wszystko, co trzeba? Tak. Tyle wystarczy. Dzięki. T-Bag, mamy to. Rozłączam się. Dobra robota. Widzimy się wkrótce. Kasuję wasze dane z serwera i pamięci podręcznej. Jakby co, nie było was tutaj. Zostaw go sobie. Dopiszę do rachunku Evelyn. To przenośny edytor. Obsłuży też inne braindance'y. Ma twoje pliki kalibracyjne. Nie jest tak dobry jak mój, ale jakoś sobie poradzisz. W dodatku bez narażania cię na ryzyko. Sprytnie. A propos ryzyka, tak sobie patrzę na was i wiecie co widzę? Żywe, gadające trupy. Potrzebowaliśmy tego nagrania, Judy. Znacznie ułatwi nam robotę. Serio? To nagranie zaprowadzi nas do grobu. Jeśli Arasaka dowie się, że to macie, jesteście martwi. Ja jestem martwa. Judy, odpuść. Nikt się o niczym nie dowie. Evelyn, nie wybieraj drogi na skróty. W ten sposób nie wygrasz z tym miastem. Bądź ostrożna. No jasne, że będę. Zresztą pogadamy za chwilę. Pozwól jeszcze na chwilę. Dzięki, Judy. Naprawdę. I nie martw się. Wiem, co robię. Przejdźmy się. No, co myślisz? Nie boisz się, że już po skoku Arasaka prześwietli wszystkich, którzy mieli styczność z Yorinobu? To będzie długa lista z nazwiskami grubych ryb o wiele wyżej postawionych ode mnie. Jak myślisz, komu przyjrzą się najpierw? Im? Czy takiej szarej myszce jak ja? Już rozumiem, skąd tyle wiesz o Yorinobu. To proste. W łóżku mężczyźni mówią za dużo. I to was łączy. Łóżko. Interesy. Wyłącznie interesy. Yorinobu nie spodziewa się takiego ruchu z twojej strony? Yorinobu nie ma o niczym pojęcia, wierz mi. Jest zbyt zajęty dopinaniem tego interesu z Netwatchem. Zresztą, nawet gdyby jakimś cudem zaczął cokolwiek podejrzewać, nie zdąży zareagować. Zadbasz o to, prawda? Okej, co teraz? Vi. Zrób to zlecenie tylko dla mnie. Bez dzielenia się zyskiem z nikim więcej. Bez żadnych pośredników. Bez Dexa. Czyli chcesz wychujać naszego fiksera? Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. Dex jest tylko pośrednikiem. Całkowicie zbędnym. Evelyn, nigdy nie pogrywasz z fikserami. To jedyna reguła Night City, której każdy najemnik zawsze się trzyma. Ale jeśli będziemy sprytni... W ten sposób zrujnujesz reputację. A bez reputacji jesteś w tym mieście nikim. Jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Zadaj to pytanie sobie.
Chcesz do końca życia użerać się z kosiarzami? Czy w ciągu jednej nocy stać się legendą? Twój wybór. Mowy kurwa nie ma. Dex dał mi szansę. Zaufał mi. Teraz to ja daję ci szansę. 50%. Z taką sumą na koncie Dex nie będzie ci już do niczego potrzebny. Nie, Evelyn. To nie tylko kwestia kasy. Myślałam, że jesteś najemnikiem, że to zawsze jest kwestia kasy. Ale nie za plecami kogoś, kto mi ufa. Przykro mi. W porządku, nie było pytania. Ale wiesz co? No. Obyś był tak skuteczny, jak naiwny. W razie czego dzwoń. Prześlę ci swój numer. Okej. Okay. Powodzenia. Zmykaj. Muszę jeszcze pogadać z Judy. Pan V. Masz dla mnie wieści. Warto było przejrzeć to nagranie z kompeki. T-Buck już do mnie dzwoniła. Analizuje materiał. A co z Flatheadem? Jeszcze nic. Zaraz się tym zajmę. T-Buck mówi, że bez tego robota nie ma szans na dotarcie do chipu. Więc do dzieła, panie V.